Basia! Halo? Halo? Basia? Co jest? Co robisz? A ty co robię? Uchwyt do ściągania sprężyn towarowych, a co? A czemu? Bo nie mamy. Miałeś zrobić i nie zrobiłeś. Trzeba kupić. Trzeba kupić, ale po co jak można zrobić samemu? O, brawo ty! Zobaczymy, co ci z tego wyjdzie. Lepiej nie pokazuj. Zobaczcie, zwykły zacisk stolarski. Zaczepiam sobie tutaj za sprężynę i gotowe. I teraz mogę ściągać. Notabene ten zacisk wyrzucił sąsiad na złom, bo mówi, że stary jest już niepotrzebny. No brawo ty! Tak, ale nam się przydał, nie? No i nie trzeba faktycznie kupować. No zobaczcie, faktycznie jak prosto, kurde. Wzmocnienia tutaj, żeby się nie wyginało, poszerzone tylko. No i schodzi. Jedna już jest ściągnięta. Mało tego, wiecie co? Fajna rzecz. Kurde, ja nie pomyślałem. No brawo ty. Bo teraz, wiecie co jest trudne? Bo jak się ściąga, to potem te... Tutaj te bloki, gdzie są te kurde? Gdzie są? Tak, to one wypadają. Tak, to. Właśnie wczoraj nam wypadły. One wypadają. Szukaliśmy. I potem... Fajna rzecz, bo jak ona sobie tutaj może luzować, to delikatnie z powrotem, także może to założyć i nie musi się z tym męczyć. I to pomalutku jej się podnosi sprężynę. No brawo ty! Ha, uczę się od najlepszych. Tak. Jestem ze żony bardzo dumny. No proszę pani, pani mi zrobiła tutaj bajeczkę dosłownie. Kurde, jak to się fajnie, delikatnie robi. Paluszkiem dosłownie. No kurde, brawo, trzeba to opatentować. Zobaczcie, no kurde. Jeszcze troszkę. Samo wpada. No, wczoraj samo wypadło. Zobaczcie, no kurde. Szukaliśmy. Jedno, drugie. Jak to fajnie siedzi. I teraz tylko wystarczy zluzować. I powinno wpaść samo. Czy się mylę? Mhm. No kurde. I co? Gdzie? Zobacz, jak to fajnie, patrz. No kurde. Brawo, Basiu. Jest. No i co? Co, Gugusie? Haha! Silnik rozmontowany, głowica leży, tłoki porozmontowane, wszystko, popychacze mamy, panewki, wszystko mamy rozmontowane. Proszę bardzo, uszczelki, nie uszczelki. I co stukało? Co? Zgadnijcie co? Cholera wie, do tej pory nie wiem. Ręce załamuje, silnik stuka jak cholera, słuchajcie. Tłoki... Mierzyliśmy. Zresztą możemy sobie zaraz zmierzyć. One są w nominale. Czekajcie, gdzie tu jest to? Tłoki mają 88, 86. Dobrze mówię, Basia? Dobrze. 88, 86. Ustawmy sobie tutaj 88, 86. Czekajcie, to jest 90. Cak. Potrwa trochę, tu się trzeba nakręcić. 86, tak? Do tego 80, 50, 85, 6. Proszę bardzo, blokada, tłok i mierzymy. Słuchajcie, no perfekt, jest perfekt. I jeden, i drugi. Jest naprawdę nówka. Nie wiem, czy tutaj będzie widać to na tym. Czekajcie, tutaj to będzie lepiej widać. Zobaczcie, tutaj jeszcze są cała, tutaj minimalnie jest tylko troszeczkę zdarte, ale minimalnie, ale jeszcze widać tą całą strukturkę, zobaczcie tłoka, no. Wszystko jeszcze widać. No. Także wszystko jest ok. Zobaczcie sobie, jak ta głowica wygląda. Oczywiście tutaj nie będzie żadnego szlifu, zobaczcie sobie, przekątną, proszę bardzo, tej głowicy. Poświecę wam latarką, daj ten telefon, tak bliżej, zobacz, czy są tam jakieś prześwity? A nie ma, jakbyście nie popatrzyli, głowica jest prościutka, ona na 100% nie będzie szlifowana, na bank nie. Ta głowica będzie tylko lekko polerowana, umyta, nic tu więcej nie będziemy robić, bo nie ma sensu. Słuchajcie, to auto, naprawdę, ono nigdy nie było katowane, ono wygląda jak nowe.
Chodźcie, zmierzymy sobie jeszcze cylindra. Aha, cylindry ile miałem mieć? 88,9. Ja mam już tutaj ustawiony sprzęcik, średnicówkę. Idziemy do cylindrów. No właśnie, to jest cylinder drugi. To nie jest ten, co stukał. A popatrzcie sobie tutaj, ile on ma. 300. 300 na górze ma 200 tylko. I tak całe są. A ten tutaj macie cylinder na końcu 8, który stukał. Proszę bardzo. 100. I tak mierzyłem je całe. Mierzyłem je całe po długości, po szerokości. Tam jest naprawdę różnica 100. Słuchajcie, to jest fabryka. To jest fabryka. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, piszcie mi w komentarzach. Ale moim zdaniem to jest fabryka. Tu nie ma co dotykać. I słuchajcie, teraz tak. Nie wiem. Naprawdę. I chodzą tutaj mechanicy, oglądają to, daj mi ten telefon. Oglądamy te auto, myślimy, co tu jeszcze może być. Słuchajcie, no popychacze. Popychacze były wymieniane na nowe. Ja myślę, że może jeszcze, co tutaj może być. Bo popychacze tam mają kanały olejowe takie, że palec wejdzie, czyli tam nie jest na 100% zapchane. Ale co jeszcze może być? Ja myślę jeszcze, że tutaj może być ta nasza klawiatura zapchana. Te kanały tutaj. Muszę sobie to sprawdzić. No, słuchajcie, mówię, popychacze po prostu są nowe. Jak ktoś nie wie, to czekajcie, zademonstrujemy. To idzie tak. Basia, trzymaj tak tą klawiaturę, tak w tą stronę. To idzie tak. To jest tak napędzane. Tutaj mamy tak. I tak. O. I teraz puść tu ręką. No już lekko. O. I teraz słuchajcie, jak tutaj to nam chodzi... Góra, dół, nie, znaczy tutaj odwałka, popychacz popycha to, nie, i tutaj nam zaworki popycha. I moim zdaniem może to być tak, że tu mamy ten 8 zapchany i nie płynie olej odpowiednio do popychaczy tutaj, może dołem, nie napełniają się te popychacze, jak się to rozgrzeje, jak jest rzadszy, to już wypycha olej, nie mam pojęcia i zaczyna stukać, bo nie mam pojęcia, mówię, co może być innego, ale macie jakieś propozycje, to proszę, piszcie mi w komentarzach, bo ja jestem pomału bezsilny, już mnie to kurde denerwuje, no zobaczcie, no klawiaturę, jeszcze co nam zostało, to musimy tą klawiaturę rozebrać, ale o tym film nagramy, jak się taką klawiaturkę rozbiera, no popychaczy nie będę rozbierał, bo nie ma sensu, to jest nówka. One zrobiły jakieś, nie wiem, nie pamiętam, 500 kilometrów. Słuchajcie, wszystko. Panewki mierzyłem tutaj. One nie mają żadnych stuków. Tutaj jest równiutko starte są paneweczki. Naprawdę, no to jest lekko tylko ta jest ta powierzchnia przyszlifowana, ale to jest normalne. Auto ma 200 tysięcy. Ja tego nie będę wymieniał. Naprawdę, tego nie będę wymieniał, bo to nie ma sensu. Tutaj lekko, zobaczcie, ta jest... Ale to jest nic, to jest nic. Moim zdaniem, jeżeli macie inne zdanie, ja, wiecie, no, co ja się tam znam, nie? Także piszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie, bo tu naprawdę potrzebuję dobrej rady, naprawdę dobrej rady. Czasem, słuchajcie, czasem głupia rada jest naprawdę dobrą radą. Także, słuchajcie, piszcie mi, co tam wam do głowy przyjdzie, co tam jeszcze może być, że ten samochód tak stuka. Od nas to dzisiaj wszystko. Idę sobie flaszkę wypić. No i jeżeli jesteście ciekawi, jak się skończy ta nierówna walka, oglądajcie. Tak jest, polecamy. Czym da się? Hej! Trzymajcie się.